Witam ponownie w Cyberpunku 2077 i zaczynamy od easter egga z Wiedźmina. Z Wiedźmina, proszę Państwa, będzie się działo łapa, subskrypcja, dzięki dla wspierających. No i proszę Państwa, nie ma co. Na początek ciekawostka, teraz mamy troszkę jeszcze pobocznych i myślę, że jeszcze jeden albo już od następnego odcinka lecimy na fabułę, na Pacyfikę. Także będzie petarda. No ale teraz easter egg. Jeszcze wam nie pokażę. Jesteśmy mniej więcej tutaj w tym miejscu. Powiedzmy tak, Kabuki Market i jest taki sklep tutaj. Netrunner, tu można kupić programy, ekwipunek, jakaś gastronomia. Coś takiego, jesteśmy w tym miejscu. Ale w różnych sklepach ten easter egg powinien występować. No i jeśli przyjrzymy się automatom do gry, mamy tutaj różne automaty. No to zobaczcie, że jest Run and Gun i jest Roach Race, czyli oczywiście płotka. I tutaj tak wygląda ta minigierka z płotką. To jest taka, można powiedzieć, platformówka jak na Pegasusie. I Roach Race, można sobie pyknąć, tylko my niestety nie możemy sterować, ale tak wygląda, nie? Tak wygląda, trzy żyćka są. Tutaj skacze nawet przez płoty. O, przez płotki się wywala, nie? Przez płotki się wywala, także to jest nawet easter egg do wieśka. Przez dachy przelatuje, no super sprawa, także mamy tutaj nawiązanie do Wiedźmina. Tak wygląda minigierka, tam jest gryf nawet przelatujący. No super. I przez płotek się wywaliła, nie? Mega, także tutaj jest nawiązanie do płotki. I spokojnie można sobie na przykład coś tu kupić. To jest ten sklepik, w którym chyba rozmawialiśmy. Tak, rozmawialiśmy tutaj. No to spoko. Także w tym miejscu jest easter egg z wieśka. Musi być wieśek. Jeszcze kilka easter eggów też widziałem z wieśka, to w kolejnych odcinkach wam pokażę. A teraz udajemy się do mieszkania Peralezów i to jest jedno z ważniejszych zadań. Jeszcze zrobimy, myślę, że troszkę i później już na Pacyfikę w kolejnym odcinku, nie? Czyli widzę się z wami w tym mieszkaniu. Jesteśmy. I teraz przejść przez ulicę w Night City bez potrącenia. To jest praktycznie niemożliwe. Chyba, że jesteście najemnikiem. Dobra. Zobaczymy, co tutaj. Zapraszam na górę. Dzięki. Bo niby River już, powiedzmy, że jest odhaczony, ale ciekawe, co tutaj. Co oni jeszcze chcą? Bunraku. Taki questik. Tutaj myślę, że jako korpo bym się bardziej dogadał, ale kto wie. Oni podobno słuchają ludzi. Miło cię znowu widzieć. Co się stało? Chodź, Jefferson wszystko ci wyjaśni. Właśnie kończy przygotowania do debaty. Wszystkie spotkania na dziś zaplanowałam mu poza domem, żeby nikt nam nie przeszkadzał. W czym właściwie mieliby nam przeszkadzać? Mike, to jest główny już za moment punkt wszystkiego programu. Się dowiesz. Nie wycofam się tylko dlatego, że Night Corp... Wiem, czyje fiuty ściskają i kto im właśnie do tyłków, ale mam to gdzieś. Muszę kończyć. Wprowadźcie poprawki, później to przegadamy. O, dobrze, że jesteś. Witam pana. Usiądź proszę, wszystko ci opowiem. Mieliśmy włamanie. I to dosyć dziwne. W jakim sensie? To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet i wyszedłem z sypialni. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądało, jakby sięgał po broń, więc strzeliłem. Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. O kurde. Rano nie było po nim śladu. Dlatego chcę, żebyś go znalazł i odkrył jego motywy. Dlaczego akurat ja? Nie lepiej wynająć detektywa? Wolę korzystać ze sprawdzonych kontaktów. Słusznie. Wprawdzie nie udało ci się rozwiązać sprawy śmierci poprzedniego burmistrza, ale byłem zadowolony z twojego podejścia do śledztwa i wiem, że mogę ci zaufać. Wezwaliście policję? Nie możemy sobie pozwolić na szum wokół tej sprawy.
Nic nie możecie, nie? Dziennikarze mają swoich informatorów NCPD. Gdybyśmy zgłosili włamanie, zaraz byśmy mieli na głowie media. I kolejne włamanie. Kumam. Oczywiście daliśmy znać o całym zajściu SSI. To znaczy naszej ochronie. Czy włamywacz coś ukradł? Zniszczył coś? Nie sądzę. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zniknęło z domu. Możliwe, że Jefferson go spłoszył. Mówiłeś, że straciłeś wtedy przytomność. Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano we własnym łóżku, z potwornym bólem głowy. I żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie. Nie mam pojęcia. Elizabeth też nie. Jak wyglądał włamywacz? Było ciemno. Niewiele pamiętam. Na twarzy miał coś w rodzaju maski. Maski. Może jakiś szczep? Nie zdążyłem mu się przyjrzeć. Elizabeth też go nie widziała? Wszystko przespałam. Zmęczenie kampanią robi swoje. I co ustaliła wasza ochrona? Tu sprawa robi się naprawdę podejrzana. Nie stwierdzili żadnych śladów włamania. Nie znaleziono też pocisku. Monitoring niczego nie zarejestrował. Strażnik przy wejściu też. Hakowali. Zasugerowali, że wszystko to musiało się Jeffowi po prostu przyśnić. Wygodne tłumaczenie. Dlatego Liz dała dziś ochronie wolne. Albo oni w tym siedzą. A ci ochroniarze z SSI, co to za firma? Są na rynku od 15 lat, mają klientów w całym mieście. O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Myślisz, że mogą stać za tym włamaniem? No. Myślę, że SSI może kogoś kryć. Przychodzi ci ktoś do głowy? A Weldon Holt to mój bezpośredni konkurent. Walczymy o ten sam stół. No wiadomo. A Holt zaczyna przegrywać w sondażach. Ale to mógł być ktokolwiek. Naprawdę. Nie. Jeff ma wielu potężnych wrogów. Możemy tak zgadywać przez cały dzień. Rozumiem. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Jest coś jeszcze, o czym mi nie powiedziałeś? To chyba wszystko. Elizabeth? Tak, wszystko. Pewnie i tak niczego się nie dowiemy. Dowiem, spokojnie. Daj spokój. Jestem przekonany, że Vi coś znajdzie. To co? Chyba możesz już działać. W porządku. Muszę rozejrzeć się po mieszkaniu. Oczywiście. Elizabeth się oprowadzi. Ja muszę uciekać na spotkanie. Daj znać, jak coś ustalisz. Kurde, czy im w ogóle pomóc? Powiedzmy, że im pomogę. No to chodź. Oprowadzę cię. Okej, okay, chodźmy. Zaczniemy od miejsca, gdzie Jeff zobaczył intruza. Samemu może bym więcej wyciągnął, nie? Ale jeszcze później spróbuję się rozejrzeć. Mam już dość tego wszystkiego. Polityki? Na razie skutecznie odrzucamy propozycję współpracy ze strony Night Corpu, Biotechniki, Arasaki. Z naciskiem na razie. Jeśli Jeff zostanie burmistrzem bez długów wdzięczności, to już będzie sukces. Nie da rady. Tu to już musi być dopiero walka o stołek, nie? Jak teraz jest masakra, Jeffa. Co dopiero? Jego mostek dowodzenia, tak mi świeci. Magazyn i rupieciarnia w jednym. No w takim świecie to już bez układów nie ma żadnych szans. To tutaj Jeff znalazł włamywacza. I tu do niego strzelał. Tak, zaraz po wyjściu z sypialni. Przynajmniej tyle zapamiętał. Ślady krwi. Wyczyszczone, ale niezbyt dokładnie. Skąd ta krew na podłodze, nie wasza? Zaplombowane dziury po kulach. Może ktoś próbował ukryć dziury po... Pewnie tak. Nie. Oczywiście, że nie. To
tutaj nic. Zepsuty? Już działał jeszcze kilka dni temu. Nie, Johnny! Ale rzadko z niego korzystamy. Co tam masz? Naprawimy. What the hell? Co to było? Nie mam pojęcia. Coś jak chwilowa jazda na kwasie. Nawet fajnie, ale dziwne. Czy ten ekran często tak ma? Albo któryś z pozostałych? Nie rozumiem. No, tak jak przed chwilą. Nie widziałaś? Nie. Co takiego? Okej, nieważne. Johnny. Tak jak na kwasie mówisz? Okej. Gdzie prowadzą ślady? No prowadzą tutaj. Tu już nic nie ma, nie? A jeszcze coś tutaj na dole. Dobra, to ja tam zejrzę na dół. Komputer. Kurde, te ekrany tak mają wszystkie? Coś tu nie gra. Przed kampanią to był mój salonik. Miejsce pracy i wypoczynku. Dobra, sprawdzimy. 1C. BD i później pójdę na 1C. Patrzcie, wszystko. Ochrona musiała gdzieś rozłożyć swój sprzęt. Jedno z drobnych poświęceń z mojej strony. Nie pierwsze i nie ostatnie. Jest czysto. I też w miarę. Crunch food? Musicie być z Jeffem naprawdę zapracowani. Crunch food. Crunch food, ale beka. No tutaj w miarę czysto, nie? Nic tu nie ma. Dobra, za pomocą Kiroshi sprawdź, gdzie prowadzą ślady. Niby tu. A, jeszcze ewentualnie tu. A. Zużyte środki medyczne. Jutro złatał się tu po oberwaniu kulki od Jeffa. Gadasz do siebie? Chyba możemy umieścić waszą ochronę na pierwszym miejscu listy podejrzanych.
Sprofanowali naszą prywatność, skurwysyny. Pod moim dachem. No widzisz. Tak to jest, nawet ochronie nie można ufać. O tych ekranach to już nie wspomnę. Jak oni mogli nam to zrobić? Tu jest git. I nie zauważyłaś wcześniej niczego podejrzanego? Że gwałcą nasze zaufanie? Że obserwują każdy nasz krok? Że ukryli w naszym mieszkaniu pieprzony pokój pełen jakiegoś szpiegowskiego sprzętu? Nie zauważyłaś, rozumiem. Ciekawe, jak długo już to przed wami ukrywają. Zbyt długo. Koniec z tym. W tym domu nie postanie już noga żadnego... Moja głowa... Kurde, oni się wykończą. Tak? Nie przejmuj się mną. Rób, co masz robić. Zobaczymy na górze. Zbadaj dziwny komputer, tak? Jeszcze nie wiem, jak się przełącza questy, ale spoko. Gdzie jest ten dziwny komputer? Tu. Jakaś dziwna elektronika. Tylko do czego to służy? Ty wiesz, nie? Johnny! Podpięta do ekranów ściennych. Ciekawe, dokąd jeszcze prowadzą te kable. Do góry. Kurde, ale dochodzenie jest srogie. Czy nie idą do góry? No bo tu jest pierwsza wiązka. Czekajcie, dlaczego nie można tak zrobić? No nie wiem, powinno być tu, nie? Bo to idzie stąd. A, krata. To są te? To są chyba te. Ten tech to prehistoria, ale samo urządzenie nie wygląda na stare. Widziałem coś takiego na wojnie. Militech używał podobnych transmiterów. Krótki zasięg nadaje po linii wzroku, ale nie da się przechwycić sygnału. Mówisz, że nadaje po linii wzroku? Może gdzieś tu zobaczymy odbiornik? Tam. Widzę drugą antenę, obok stoi czarny van. Wygląda jak to, czego szukamy. Wygląda na to, że antena nadaje do naszego tajemniczego vana. Ciekawe, czy Elizabeth kojarzy ten wóz. O, ja cię kręcę. Jakie jaja. To grubsza sprawa, Liz. Kampania Jeffa może stanąć pod znakiem zapytania. Kampanią ja się będę martwić. Lepiej mi powiedz, co jeszcze odkryłeś. Nadajnik na dachu emituje sygnał do nieoznakowanego vana pod domem. Wiesz coś o tym? Nie montowaliśmy żadnego nadajnika. I nie wiem nic o tym vanie, ale to pewnie SSI. Nie widzę innej możliwości. Nie wiemy tylko, dla kogo pracują. To co zrobimy z tym nadajnikiem? Na razie nic. Sprawdzimy. Najpierw sprawdzę tego vana. Więc czekam tutaj. Na razie nie mówmy o niczym Jeffowi, dobrze? Jak chcesz. Zadzwonię do niego, jak dowiem się czegoś konkretniejszego. W porządku, tylko pamiętaj, że Jeff może być akurat zajęty. Ale zawsze możesz przekazać wszystko mnie. Okej, będę pamiętać. Kurde.
Ej, ta ze plecami? Nie wiem, czy ona nie chce kłopotać męża, czy ona jeszcze coś knuje, nie? Ej, a jakby to ta żona knuła? Ja cię kręcę. Ja już nie wiem, tu każdy może być zły. Dobra, wychodzimy z tego mieszkania, idziemy tego vana zobaczyć. Dobre są te questy, to jest jak fabuła, no wypas totalny, nie? Jest wypas totalny. I takie zadania czysto od jakichś bohaterów, które nie są kontraktami, to jest miodzio, to jest totalne miodzio. Jeśli ktoś tak tylko fabułę tutaj przeszedł, to aż szkoda, nie? Aż szkoda. Vi, może weźmiesz samochód? Wiesz, ten van w każdej chwili może odjechać. Co ty nie powiesz? Mam moją kalabrynę. Nikt mnie nie przejechał. Dobra, let's go. Wsiadaj do pociągu. Jedziesz ze mną, Johnny? Ale ten dźwięk, kurde. No jest moc. Może jakieś wyścigi sobie jeszcze ogarniemy. Ale nie no, myślę, że teraz już czas na pacyfikę, tak czy tak. Zrobimy jeszcze ten tutaj rozdział i myślę, że polecimy. Albo to będzie dzisiaj wieczorem, albo już jutro rano. Wnętrze wypchane elektroniką, brak oznaczeń producentów, modyfikacje niewykrywalne przez... To nie wygląda na zwykłego vana. Sprawdźmy to. Podsłuchy? Może ten wóz należy do służb? Albo media szukają haków na peralezów? Jeśli tak... Zgubisz ich, jak się nie poświęcisz. Nie zgub ich, Vi! Wkręciłeś się. Możemy być na tropie jakiegoś spisku, mówię ci. To mogą być... korporacyjni szpiedzy albo chuj wie kto. Ej, to ja jestem za tą drugą opcją. Co ty mówisz? Dobra, cel ucieka. A tu Johnny czeka. Ale się wkręcił, fajnie. Ja lubię, jak on jest zainteresowany sprawą. Mega spoko. Też udajecie zawsze ryk silnika, jak się bawiliście zabawkami, jak mieliście 3 lata. Nie, my się nadal bawimy. Tylko 0 doszło z przodu. Czy z tyłu, sorry. Albo 003, też może być. Nowy agent. Fajna sprawa, fajna sprawa. W ogóle po ciekawych... Ludzie patrzą na polityków i widzą tylko fasadę. A za kulisami toczy się wojna o wpływy. Pewnie, że się toczy, bo tam jest totalna masakra. Władzę. A kto? Grube ryby, ludzie cienie. Szpiegują takich peralezów, szukają haków, szantażują. Wciągają zwolarce. Nie podoba mi się to, Johnny. Ale pompa jest! Teraz adrenalina, jeszcze ta nuta. Ale tak, tak, to się wszystko dzieje gdzieś tam w podziemiu, nie? My tylko widzimy jedną osobę, która przechodzi mnóstwo. Już sporo typa, nie? No i dobra, chyba się lejemy. Ach,
Dobra, lejemy się. Konaj napastników. What? Mocni? Dobra, polecimy monostruną. Główka poszła, co? Traciła głowę dla V. Dobra, tu odpalimy BD na start. Będzie ciężko, to zaczniemy od tego. BD. Kurde, tu mogłem. Dobra, nie zdążymy. Okay. Kto tu jeszcze jest? A spróbujemy jakieś haki na nich, nie? Wypalenie synaps albo... O, wypalenie synaps. Spoko. Kurde, jakie to jest dobre. Jakaś zimberka. Smart to jest naprawdę, naprawdę sztos. Jeszcze jeden tu. No jest chyba tam, nie? Dobra, kamerki ożyły. Niech to trwa! Autonomiczny strzał. Zaczyna się. Niech to jest dobre. Dobra, troszkę sobie postrzelamy. Ja się nim zajmę. Zobaczmy tą pierwszą. O kurde. Krytyczny strzał w łeb. Dobra. To będziemy tym może teraz. Ej, bo taki rewolwer. Fajny. Dobra, podłącz się. Przebiłem się. Jesteśmy w środku. Info lepsze niż w kartotekach policyjnych. Zdjęcia, historia chorób. Wszystko mają. Podatność na neuroplastykę to jakaś baza danych. A to skany mózgów peralezów. Biologiczne matrycowanie, neuroplastyczność. Masakra. Kurwa. A to niebieskie? Co to jest? Nowe połączenia neuronalne. Oni ich nie szpiegują, Johnny. Oni im mieszają we łbach. Czyli jak? Że ktoś tu dosłownie kontroluje naszych czystych jak łza polityków? Mhm. Te czerwone plamy to ślady pamięciowe w okolicach hipokampu. Widzisz, jak nachodzą na te niebieskie? No i co? Oni wdrukowują im nowe wspomnienia, zmieniają osobowość. To jakiś grubszy syf, Johnny. Ja pierdyka! Mają tu też inne króliczki doświadczalne poza peralezami. Ściągnij te damy. Będą chcieli je odebrać i wtedy się odsłonią. Kurwa, kasują całą zawartość. Nakryli nas. Wiedzą, co ty mówisz? W bazie. Ciekawe, czy wiedzą też, kto grzebał. Kurde, nie masz tego? Ale jazda, nie? Jest jazda, proszę państwa. Dlatego warto robić te poboczności. Dobra, zadzwonimy.
jakieś wieści? Mam. Jeśli stoisz, to lepiej usiądź. To jeszcze grubsza sprawa niż zakładaliśmy. To znaczy? Ktoś wami manipuluje i to dosłownie. Zeskanowali wam mózgi i stosują jakiś rodzaj warunkowania, żeby... Stop! Nie przez telefon. Jasne. Niedługo u was będę. Nie. Ty i ja musimy porozmawiać w cztery oczy. Będę na ciebie czekać w małym ramen shopie w Japantown. Wyślę ci namiary. W porządku. Będę. O, ja cię kręcę. Ramen shop. O, ja cię kręcę. Tam to jakieś robią konstrukty nowe, tam ci dostają wełby, jakieś wszczepy, mieszają im, no masakra. I to są właśnie korporacje, nie? Tak wyglądają korporacje za 50 lat. Będą nas zmieniać, kurde. Dzień dobry. Usiądziesz? Proszę. Dziękuję, że przyjechałeś. Dlaczego spotykamy się tutaj, a nie u was? Tam nie jest bezpiecznie. Bo muszę ci coś wyjaśnić. W cztery oczy. Nie przy Jeffie. Więc mów, słucham. Przepraszam, jestem trochę roztrzęsiona. Trudno mi zebrać myśli. Widzieliśmy się nie tak dawno. Czy w międzyczasie coś się stało? Nie, to znaczy... Stało się, ale nie teraz. To dłuższa historia, po prostu nie wiem, jak ci to powiedzieć, jak zacząć. Niestety od początku. Nigdzie mi się nie śpieszy. Jakiś czas temu zauważyłam u Jeffa niepokojące zmiany. Jego osobowość na moich oczach stawał się innym człowiekiem, zmieniał no się. No i to nie przez niego. To znaczy? Przestał czytać? Zapomniał o ulubionym filmie, zaczął słuchać innej muzyki. Raz zaproponowałam mu wizytę na grobie jego brata, a on odpowiedział, że przecież jest jedynakiem. I robią normalnie... Wtedy zaczęłam się domyślać, że dzieje się coś złego, coś... Robią politykę, jakiego chcą, nie? Masakra. Nie tylko z Jeffem. Masakra. U siebie też zauważyłaś coś niepokojącego? Po pewnym czasie, tak. Znajomi wytknęli mi parę razy, że dziwnie się zachowuje. O, to musiało być trudne. Było. Wiesz... No. W takim momencie zaczynasz kwestionować... Nie jesteś pewien, nie? Przecież jak nie wiedzieli o tym, no to kurde. Więc wiedziałaś, co mogę odkryć przez cały ten czas. Nie wiem kto, jak, ani dlaczego, ale zmieniają nas. Ten ukryty pokój w naszym mieszkaniu. Co z nim? Jestem pewna, że już go wcześniej widziałam, ale musiałam wszystko zapomnieć. Aha. Wykasowali takie wspomnienie. Przerażające, co? Bardzo, bardzo przerażające. Bardzo. Rozmawiałaś o tym z Jeffem? To jest bardzo. Próbowałam. Ale on był na wszystko ślepy. Śmiał się, że coś zmyślam. Kiedyś wspomniał mi o wycieczce, na której... Przysięgam, nigdy nie byliśmy. I opowiadał mi o niej z takimi szczegółami, że prawie w nią uwierzyłam. No wgrali im to, a może nie? To ty zapomniałaś? Może tylko tobie wymazali ją z pamięci? Jezu, nie wiem. Nic już nie wiem, rozumiesz? No są dwie opcje, nie? Albo tu wymazała ta ekipa, albo tamtemu wgrała. Ale to chyba nie wszystko, co? Którejś nocy zobaczyłam obcego człowieka w mieszkaniu, grzebał przy monitorach. Byłam już wtedy w takim stanie, że nie wiedziałam, czy wierzyć własnym oczom. I nic nie zrobiłaś? Nie pamiętam, co wydarzyło się później. Rano poszłam porozmawiać z ochroną. No i ona też później długo śpi, nie? Nie wierzę, że nie poszłaś z tym do męża, tylko do ochrony. Myślałam, że wariuję. Wolałam najpierw zobaczyć nagranie z monitoringu. Oczywiście nic tam nie znalazłam, więc co miałam powiedzieć Jeffowi? A następnego dnia dostałam telefon. Od kogo? Od nich. Kimkolwiek są oni.
Czyli wiedziała. Po drugiej stronie usłyszałam tylko zniekształcony głos. Nie przedstawił się. Grozili ci? Szantażowali? Powiedzieli, że stąpam po cienkim lodzie. Że jeśli będę dalej drążyć, Jeff może mieć wypadek. A potem wymazali połączenie. Jakby nasza rozmowa nigdy się nie odbyła. To jest kosmos. Dlatego błagam cię, Vi. Jefferson nie może się o niczym dowiedzieć. Nigdy. Od tego zależy jego życie. A może mówisz mi to wszystko, bo tak cię uwarunkowali? Może włożyli ci te myśli do głowy i tylko wykonujesz program? Wiem tylko tyle, że kocham mojego męża i chcę mu zapewnić bezpieczeństwo. A może ona jest teraz też, nie? Na speedzie. Albo tak ci się wydaje. A co zrobi Jeff, jeśli mu powiesz? Znam go. Zacznie szukać na własną rękę. Nie. On nie może się o niczym dowiedzieć, to go zniszczy. Wiedziałaś, że włamywacz to ich człowiek, ale cały czas robiłaś mnie w wała, Liz. Nie miałam wyboru, nie wiedziałam, co robić. Chciałaś, żeby wszystko zostało po staremu, bo to dla ciebie wygodne. Wygodne? Masz świetne życie, sławnego męża, pieniądze. Nic tylko korzystać. Myślisz, że dobrze się bawię? Nie masz pojęcia, jak to jest żyć z takim ciężarem. Nie no, ci mają ciężko. Cholera, Elizabeth. Ktoś wam grzebie w głowach. Chcesz to tak zostawić? A jaki mam wybór? Lepiej zginąć? Albo patrzeć, jak mordują mi męża? Więc mam okłamać pracodawcę? Powiem Jeffowi, że SSI szpiegowało dla jego przeciwnika, Holta. Ty tylko potwierdzisz moje słowa. Nie. A jeśli się chyba będę węszył. Twój wybór. Ale pomyśl o konsekwencjach. To nie ty będziesz się z nimi mierzyć. Naprawdę zwolnisz SSI? Grozili ci przecież. Skąd ta nagła odwaga? To, co nam robią, to jedno. Ale kiedy znalazłeś ten ukryty pokój, nie pozwolę, żeby obcy śledzili każdy nasz ruch. Nie w moim domu. Co za różnica. Biorę na siebie całe ryzyko związane z SSI. Ciebie proszę tylko, żeby nie mieszać w to Jefferson. Ta. Umówię cię z Jeffem w Reconciliation Park. Będzie tam na ciebie czekał. Nie mam pojęcia, czy będę jutro pamiętać jeszcze te rozmowy, ale liczę, że ty nie zapomnisz o mojej prośbie. Nie zapomnę. Ale to wszystko, co mogę ci teraz obiecać. Do zobaczenia, Vi. Kosmos. Kosmos, ludzie. Ale świetny wątek. Kolejny. Przejebane, co? Nie chciałbym być na jej miejscu. Nie, swoją drogą. Nakładające się na siebie wspomnienia, zmiany osobowości. Coś ci to przypomina? Nie. Ale przynajmniej wiemy, co jest grane. Troszkę inny. Pogadamy o tym. To co innego. Przecież sam widziałeś, ci ludzie z premedytacją modyfikują ich umysły. O, zrobili z Peraleza high-techową marionetkę. O takich rzeczach mówiło się jeszcze za moich czasów. No. Subtelne zmiany w otoczeniu, zmiany wzorców. Niesamowite. Podprogowe warunkowanie, wiesz, jak częstotliwość wibracji w twojej szczoteczce do zębów, albo pulsowanie światła w monitorze. Mówię ci. No, to jest ten cyberpunk. No i co byś zrobił na moim miejscu? Za tą konspirą stoją prawdziwi skurwiele, Vi. Ktoś musi ich dorwać. Nawet za cenę życia Peralezu? Cholera wie, jaki numer wykręci nowy burmistrz pod dyktando władców marionetek. No nie może teraz rządzić. Ale tak. Od tego, co powiesz, może zależeć ich życie. Albo i nie. Trudny wybór, Vi. Skurwysyn. Ale dzięki Johnny, że pogadałeś. Jakoś tak, wiesz, pomagasz mi. Wolałbym, żebyś tak został. Nie zmieniaj mnie, ja cię nie wyrzucę i dogadamy się. To cóż, spotykamy się jeszcze z Peralezem. Zrobimy to. Zobaczcie, tutaj ścisłe centrum. Night City. City Center. Tam w ogóle latają te sumy. Jak na tej paradzie. Piękna sprawa. Ale wątek kapitalny, kolejny kapitalny wątek. I no, tego
nie wiem, czy to jest w ogóle kiedykolwiek możliwe za naszego życia, ale tego bym się bardzo bał. Chociaż no, wiecie, sterowanie jakby nawet przez telewizję to już jest coś, ale numer zastrzeżony. Tak? Nie ma żadnego znaczenia, co mu powiesz. Cokolwiek postanowisz, cokolwiek zrobisz, nic już nie zmienisz. Co? Wiemy, kim jesteś. Wiemy, czym jesteś. Wiemy, co chcesz osiągnąć. Oni to widzieli. Stąpasz po kruchym lodzie. Nie przekrocz granicy. Przy tym ekranie. Kurwa. Witaj, Vi. Dzień dobry. Musimy porozmawiać. Tak, wiem. Elizabeth już mnie wprowadziła. Wygląda na to, że dobrze zrobiłem, wynajmując fachowca. A co dokładnie ci powiedziała? Żadnych detali. Tylko tyle, że SSI szpiegowało nas dla tego sukinsyna Holta. Opowiesz mi coś więcej? Ja powiem wszystkim wszystko chyba. W dupie. Trzeba coś zrobić z tym. Wszystko w porządku? SSI nie pracowało dla Holta. To nie cię w głębszym bagnie niż myślisz. To znaczy? Włamali się wam do mózgów, Jeff. Tobie i Elizabeth. To ma być jakaś zabawna metafora? Tak. Dziwne sny, zaniki pamięci, do mózgu. Pomieszane wspomnienia to nie efekty przepracowania. Nie wiem, co chcesz mi powiedzieć, ale nie podoba mi się kierunek tej rozmowy. Obudź się. Twój mózg jest bardziej przeorany niż porno z wypożyczalni braindance'ów. Nie płacę ci za uprawianie ze mną jakichś gierek. Mów wprost. Mówię wprost. SSI pracuje dla ukrytej siły, która manipuluje twoim życiem. Wiedziałeś, że w twoim mieszkaniu znajduje się ukryte pomieszczenie? Do rzeczy. Umieścili tam sprzęt, o jakim ci się nie śniło. Ci ludzie wiedzą o tobie i twojej żonie wszystko. Obserwują każdy wasz ruch. Ktoś próbuje programować ciebie i twoją żonę. Ale to jest mega ciekawy wątek. To brzmi jak scenariusz filmu. Widziałem skany waszych mózgów. Zmiany połączeń neuronalnych. To nie film, Jeff. Robią to od dawna. Tobie i Liz. Zmieniają wam wspomnienia, upodobania, może nawet poglądy. Pewnie, że tak. Jak mogłem o tym nie wiedzieć? Nie możesz polegać nawet na swojej pamięci. Nie jest słychany. Co on ma teraz zrobić? On nie wie, czy on myśli, czy... Jeśli to prawda, oni za niego myślą. Nie będę wiedział, co w moim życiu jest prawdziwe, a co jest kłamstwem. Dokładnie. Czekaj. Był jeszcze ten włamywacz. Muszę do niego dotrzeć. Nigdy nie uda ci się go znaleźć. Nie. Dorwę najpierw jego, a potem tych ludzi. Zdemaskuję tych skurwieli i zobaczymy, kto ma kogo w garści. Żartujesz? A jak chcesz to zrobić? Chcesz walczyć z siłami, które kontrolują twój umysł? Które programują każdy twój ruch? Zamrażą go i tyle. Musi być jakiś sposób. Nie masz z nimi szans. Przykro mi. Mój Boże. Muszę to jakoś powiedzieć, Liz. Już powiedziałem. Twoja żona wiedziała o całej sprawie. Liz? Jak to? Domyślała się od pewnego czasu. Elizabeth? Nie, powiedziałaby mi. Bała się o twoje życie, o życie waszej córki. No, mówię wprost, wszystko. Jak leci? Nigdy niczego przede mną nie ukrywała. I niełatwo ją zastraszyć, wierz mi. Dostała anonimową wiadomość, że ma siedzieć cicho. Zareagowała jak idealna żona idealnego kandydata.
postanowiła chronić rodzinę. To im nie ujdzie na sucho. Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Zrobiłeś już wystarczająco dużo. Teraz musimy czekać. Co dalej? Nadal chcesz być burmistrzem? Nie zrezygnuję teraz! Nie po to startowałem w wyborach. Poczekam na odpowiedni moment i wtedy uderzę. Czy nie tego właśnie chcą? Przecież jak on zostanie, to zostanie... Niż się spodziewali. A ty swoje pieniądze. Do zobaczenia, Vi. Powodzenia. Powodzenia. Co o tym myślisz? Moim zdaniem nie stoją za tym ludzie. Kosmici. Haha. Jesteś za młody, żeby to pamiętać, ale kiedyś sporo mówiło się o zagrożeniu ze strony przyczajonych w cyberprzestrzeni SI. Czyli kosmici. To bez znaczenia. Najważniejsze, że facet podjął rzuconą rękawicę. Mój człowiek. Zajebiście, co? Tyle może zrobić, ale... Nie ma szans. To jak? Gotowy? Nie wiem nawet na co. O Boże, mam nadzieję, że oni się odezwą. Zrobimy przerwę. Fantastyczny wątek. No, kurczę. Redzi na razie 15 na 10 za takie rzeczy. Super, że te, takie coś się pojawiło, nie? Mistrzostwo. Ale myślę, że to jeszcze nie koniec. Jak z Riverem, prawdopodobnie już jest to koniec wątku, bo dał nam nawet tą spluwę. To tutaj powinniśmy jeszcze coś zobaczyć. Także cóż, widzimy się jeszcze w tym wątku prawdopodobnie i później może Pacyfika. Zobaczymy, zobaczymy. Łapa, subskrypcja. I kto dotrwał do końca, niech napisze kosmici do następnego.